Siemano. Zniknęło mi ciasto pomiędzy zębami. No to straszne. Zaczynamy? Czwórka, piątka. Zaczynamy? A no, mi trochę między dwoma jednostkami, wiesz. Okej. Okay. Mama ma teraz miłe. Ja się przyznaję teraz, że nagrywamy ten odcinek po raz drugi. Bo za pierwszym razem był fatalny. Teraz zaczynam odcinek. Cześć! Okej, okay, cześć! I tu kulturki Maja, Ola i mama. Będziemy dzisiaj oglądać, opowiadać o książce Złote Fruta, którą napisał nie wiem kto, ale chyba Nathan Hale. No to... Co? Kulturki! Dobra, James zacznijmy Ponty. Od początku. Tak, James Ponty. Druga część. Szpiegów. Ale szpiedzy na wakacjach? Nie, to nie ci szpiedzy. Ostatnio dużo książek szpiegowskich. To M i ale M najpierw i się przedstawisz. Tak, to jest M6. Się. O, wypadku byś pomiędzy zębów. Wspaniale. Ale ja wolę CIA! Dobrze, CIA, a ja MI6, ja wolę MI6. Nie, MI6. Tak. O jakiej książce dzisiaj rozmawiamy? No, szpiedzy. MI6. James Ponty. Brooklyn. James Ponty. Ponty. Miejsce szpiedzy. Złote Groga. Drugi tom. Złote Groga. Pod tytułem? Złote Groga. Nie Groga, tylko Wrota. Wrota. A Złote Wrota to z czym nam się kojarzy? Z jakąś tam Kalifornią. Nie? Czyli co? Nie. Z Virginią. Z Virginią. Nie, z Kalifornią. Kalifornia, no. San Sebastian! San Sebastian! Gdzie jest San Sebastian? No, w Hiszpanii, wiem. No właśnie. San Francisco. A San Francisco, Golden Gate. Ale ty nie powiedziałaś San, no to od razu San Sebastian. No nie, to San akurat Francisco. Jest San Francisco. Tam jest słynny most, który się nazywa Golden Gate, czyli Złote Wrota. I? Złote? To dokładnie to znaczy po angielsku, więc tak wam ułatwiam sprawę. Tak nam ułatwiasz, spoko. Tak wam ułatwiam. No i Golden Gate, Złote Wrota, to jest tytuł tej części, co wskazuje, gdzie ona będzie się działa. Ale... Ale nie... To wcale nie oznacza, że będą żyli pod mostem. Nie, to co? Spokojnie. Oni nie są szczurami. Tak, nie, tak, mówię. spokojnie. Nie, pamiętacie bohaterów? Jeśli nie, to troszeczkę wam przypomnimy. Tak, Maja Brooklyn, Paris, Kat, Rock, nie! Jaki Rock? Rio. Maja coś tam życzy. Rio, Paris, Sydney, Paris, Brooklyn. Już był Paris i była Brooklyn. Dobra. Okej, matka, ojciec. I tak. Nie, matka wbrew pozorom to jest mężczyzna i to jest ich... Ojciec. Opiekun. No matka, ojciec... No co ja mówię? Nie, jeszcze jest ta. Matka i jeszcze ta. Mi. Jak ona się nazywa? No ona była Aleksandra, ale jako... Monty. Monty. James Ponty, James Monty. Bardzo podobny, naprawdę. No właśnie, widzisz to... jak skojarzyłaś? Monty Ponty. Monty to też jest ich... Opiekunka, tak? Tak. Bo oni gdzie mieszkają, przypomnijcie? W Anglii. W Anglii. Tak? Nie w Szkocji. Oni w Zjednoczonym Królestwie są. United Kingdom. W Szkocji. Czyli w Zjednoczonym Królestwie. Szkocja to jest część Wielkiej Brytanii. Tak, pamiętam. Tak, pamiętacie. Mieszkają sobie na farmie i są takim nietypowym oddziałem pewnej organizacji, która się nazywa... MI6. MI6, tak? No. MI6. I to jest jaka organizacja? Śledcza, szpiegowska. Tajna. Tajne, tak zwane tajne służby. Ja jeszcze powiem jedną osobę. Tru. A kto to jest Tru? No to jest taka jakby przełożona matki. Tak, to jest taka przełożona, ona pracuje też w MI6, tak? No i jeszcze jest bardzo Clementine i... Robert i Jenny. I Robert i Jenny. Kto to jest? No rodzina matki. A kto to jest Clementine? No to jest jego żona. A dzieci jak się nazywają? Annie i Robert. No i pamiętacie pewnie z pierwszej części, jak omawialiśmy, że oni, żona odeszła do organizacji przestępczej. Umbria. To jest taka typowa. A wiecie w ogóle, co to jest Umbria? Co? Umbria to jest taki region obok Toskanii. Tak, obok, we Włoszech. Który jest poniżej Toskanii. Ale we Włoszech jest bardzo piękny.
No właśnie, może dlatego właśnie nazwali taką organizację mafijną, przestępczą, Umbria. Ale bo to też jest włoska. To jest mafia? Najbardziej znana mafia jest sycylijska. No czyli wiem. Z tej wyspy Sycylii. A i co ona robi? No złe rzeczy. Jak to no, to ale to dobra? Prawdziwa? No tak. Prawda? Ona no jest prawdziwa. Ale Umbria nie. Umbria nie, nie wiem. Może istnieje taka organizacja, ale ja nie znam. Ale Umbria to jest przede wszystkim region we Włoszech, bardzo piękny. I może kiedyś do niego pojedziemy. Co? Nie, proszę, tam jest dużo mafii, nie! Nie, tam nie ma dużo mafii. To jest po prostu ta żona matki w książce odeszła do organizacji przestępczej, która się nazywa Umbria. A co się stało z dziećmi? Ona... Wywiezione na Syberię. Zabrała je ze sobą, co? Na Syberię wywieziono. Nie, na Australię. Do i bardzo pilnie jej ukrywa, tak? Czyli matka nie może ich znaleźć. I to było powiedziane w pierwszej części, że on poszukuje tych swoich dzieci i dzięki temu znajduje takie fajne talenty do MI6, tak? Czyli dzieci, które mają jakieś wybitne umiejętności, które mogą się przydać w świecie szpiegowskim. Ale teraz oni sami zrobili swoją własną misję. Znaczy, no właśnie, najpierw opowiedzmy o tej, od której się wszystko zaczynało. Mianowicie, oni byli na statku, który nazywał się chyba Sylvia Earle. Sydney i Brooklyn. Były na misji razem. Co to była za misja? No, że jakby trzeba było pilnować takich dwóch dziewczyn, takich dwóch bardzo sławnych dziewczynek. Dziewczyny to może nie były sławne, ale one były córkami znanych ludzi, takich bardzo ważnych ludzi i... I jakby zła organizacja chciała właśnie ta mafia niby chciała przeprowadzić atak i jakby porwać te dziewczynki. Żeby one jakby, jak to powiedzieć, żeby zapłacili im bardzo dużo. Okup, tak? Żeby pieniądze, tak? Albo jakieś inne, bo jak się porywa kogoś, no to żeby go oddać, to zazwyczaj się bierze okup. I ten okup to jest albo w formie pieniędzy, albo w formie jakieś usługi, tak? Czyli czegoś, że ktoś coś dla nas zrobi. Czyli jak ktoś ma i zabierze, to ona musi oddać okup. W pewnym sensie. Nie, tylko ty musisz oddać okup. Ale to musi być dla mnie ważne. Albo to jest okup, tak, albo to są pieniądze właśnie wysokie do zapłaty, albo to jest coś, że ktoś musi coś zrobić. Czasami też następuje taka wymiana, tak? Jak się porwie jakiegoś zakładnika, no to się wymienia za innego człowieka. Czasami tak bywa, tak? Za innego zakładnika. Za innego zakładnika. No dobra, ale czy powiodła się ta akcja? Tak. Porywaki na Sylvii? Nie, Brooklyn wszystko uratowała, jak zawsze. Brooklyn uratowała. No a Sydney była słaba. Nie, ale nie, dobrze. No Sydney też dała radę tam. Dzięki Sydney tam się udało chyba trochę. Ona rozbroiła bombę. No właśnie. Było nie, ona tam. Nie rozbroiła. Ona zrobiła takie przypadkowe wybuchy, żeby oni myśleli, że już to wybucha i uciekali. No i to był dopiero początek przygody. Przygoda się zaczyna. To był jakiś tam wątek. No i wtedy już się zaczął główny wątek. A główny wątek opierał się o co? O poszukiwanie. Syna i córki. Wątek jest taki, że matka chciał poszukiwać tych dzieci, a oni musieli rozwiązać jakby takiego człowieka, który zginął, który był takim ornitologiem i się zajmował ptakami. Dlaczego on zginął? Bo możliwe, że ktoś go zabił. No, mieli jakieś podejrzenie, że jest... To było o MX, on był też w MX. Tak, było podejrzenie, że jest jakiś kret tak zwany, tak? W organizacji syborskiej. Sroka, niech to była sroka. Bo ona była czarno-biała. No i oni co? I oni postanowili odkryć tożsamość tej sroki, tak? Mhm. Nie powiemy, czy... Powiem tak, prawie wszystkie książki się dobrze kończą, więc chyba wiecie, że odnaleźli. Ale no, mają dzięki temu dużo przygód i właśnie przez to dochodzenie, tak? Bo dochodzenie! To jest tajna służba do dochodzenia. Właśnie, że robią to na własną rękę. Totalnie poza strukturami, prawda? I okłamywanie przełożonej. No właśnie, muszą okłamać przełożonych i jadą do tego San Francisco. San Francisco. I tam dopiero odkrywają tajemnice i oni odwiedzają jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce, nie wiem czy pamiętacie. Australię. Nie no, Australię nie odwiedzają, San Francisco odwiedzają, bardzo jedno ciekawe miejsce.
Pamiętacie? Taką budkę z przekąskami. Więźniu, właśnie. Jak się nazywa to słynne? A ja budkę z przekąskami też. A tam dalej są ludzie? Dla mnie najważniejsza jest budka z przekąskami. A tam dalej są ludzie? To jest muzeum, teraz to jest muzeum, które się... A wiesz co, ja nawet nie wiem, czy ono działa, ale tam było takie, jest zabytkowe więzienie, które się jak nazywa? Alka? Alka Noe. Arka Noego. Oj, chyba coś nam dzisiaj nie idzie, nie idą odpowiedzi na to pytanie. Ale Arka... San Sebastian, Arka Noego. Nie, San Francisco i więzienie Alcatraz. Alcatraz. Bardzo podobno. No, to było Alcatraz, to było takie więzienie, które gdzie się znajdowało? No właśnie w San Francisco. Na takiej wyspie. Na wyspie. No, no Maja, widzisz, no, nie w San Francisco. Na wyspie, no. Dlatego, żeby nikt nie uciekał z tej wyspy. No właśnie, to jest taka twierdza, tak? I to jest więzienie, z którego bardzo trudno uciec. Mogą się przekopać ziemią. No i później przypłynąć, tak? Tak, bez niczego, w ogóle w ubraniu. Bardzo, bardzo trudne. Więc i teraz tam jest muzeum, które można odwiedzić i zobaczyć, jak ci więźniowie tam, w tym Alcatraz, byli na tym zesłaniu. A tam fajnie takim był. Tak? No, bo tam były książki, nie. Ja bym nie chciała. Książki, ale nie, tam było, tam było dużo zabytków i tam. A ja mogłabym siedzieć. Ale nie, ale tam było nie. Bo tam ten, był tam taki pan, który na początku był zły i on ten przeszedł na zły, ale potem był dobry i on potem zaprzyjaźnił się trochę z tym ornitologiem, dlatego że on jakby. Ptakami się takimi te, taki on zaczął no, być. No to dobry. Też jest jeden z takich wątków bardzo ciekawych w tej książce. A to był prawdziwy człowiek? Tego... A to był prawdziwy człowiek? Nie, myślę, że nie. Myślisz, mamo. Ale możecie to sprawdzić. Ale ja nie wiem. I on uratował ptaszki takie. Jest też tutaj dużo o tych organizacjach ornitologicznych, jak obserwują ptaki, tak? Zbierają informacje o ptakach, zdjęcia. Jak się pisklaczki wypływają. Jak się chroni ptaki, o może tak. O, była taka ulica. Ulica. Że gruby, gruby ten, pan tam, gruby, że gruby pan i oni ją szukali, ten Rio i Paris i powiedzieli do takiego pana gruby pan i wtedy on tak zaczął im grozić i potem drugi im powiedział, wytłumaczył, bo drugi ich nie rozumiał, że to, że chodzi o to, że to jest gruby pan. Że taka ulica, tak? A nie, tak. Nie, że nie chodziło o osobę, tylko o ulicę. Tak. No ale to, no wiecie się, bo to są bardzo ciekawe, tutaj oni się rozdzielają na grupy, pracują w grupach dużo. Wszyscy mają jakąś ważną rolę do odegrania w tym całym spisku, można powiedzieć. Spisek! I w całej operacji. Operacja. Dziewczyny, co wam się najbardziej podobało w tej książce? No nie wiem. Ale już wszystko było fajne. Ogólnie tak się... Fajniejsza niż książka, która się w Paryżu dzieje? Nie. Czy bardziej wam się Paryż podobał? Tamte była fajniejsza. Nie, tak. Były takie same. Dla mnie były takie same. A jest jeszcze trzecie, powinna być. No jeszcze nie ma, ale może jest, tak? W sensie może będzie. I ja jestem bardzo ciekawa dalszych losów, prawda? Bo cały czas jest ten rozdział otwarty. Nie wiadomo, co z tymi dziećmi matki. Tak? Przepraszam, już nic nie zrobię, przyrzekam. Piu, piu, idź do więzienia w Alcatraz. Tak, ma Ola dzisiaj idzie do więzienia w Alcatraz za swoje zachowanie podczas podcastu, nagrywania podcastu. O czym to było? Aha, że czekamy na kolejną część. Tak, tak. Tak? No ale co wam się najbardziej podobało? Że Brooklyn jest mądrzejsza od Sydney. A czy na pewno jest mądrzejsza? Jest lepsza. Dużo mądrzejsza. No bo przez Sydney, on nie znalazł tych dzieci. Przez Sydney. No i ona sobie tam trochę miała wyrzuty sumienia, prawda? To tak naprawdę nie było przez nią. To było przed nią, dlatego że on ją wziął. On ją wziął i wtedy już nie zdążył sprawdzić innych. No tak, tak. I ta Brooklyn tylko pamiętam, że... Czyli Sydney nie jest taka naprawdę mądrzejsza... Brooklyn nie jest mądrzejsza od Sydney, tylko Sydney ma po prostu jak co? Inne umiejętności. No i inne zainteresowania. Sydney bardzo chyba lubi chomiki. Sydney na pewno lubi wybuchy i lubi aferki robić. A Brooklyn jest specjalistką od czego, pamiętacie? Od komputerów. Od komputerów, od hakerstwa, od włamywania się w jakieś systemy, prawda? I jeszcze to z Benem, to w ogóle. O czym mówisz? No Ben to ich komputer. A, Ben, ich komputer.
No tak. Chyba 16 najmądrzejszy komputer na świecie. Dziewczyny, chciałabyś być takimi specjalnymi agentkami? Tak, tak. Lubiłabym. Jakie byście mogły kompetencje tam wykorzystać? Od czego byście były specjalistkami? Ja bym była od kompów i bym była od wszystkiego najlepsza. Od wszystkiego. No, specjalista od wszystkiego. Wiesz, jak się mówi, Maja, że jak jesteś od wszystkiego, to jesteś do niczego. Ej, sama jesteś do niczego. No to od czego byś chciała być? Ja bym chciała być... Co była twoją specjalizacją? Żeby była taka niezauważalna i żebym tak była tak... Cicho się skrywała. Tak? Ja też. Ej, Ula, ją powtarzaj. I bym tak z zaskoczenia wszystko robiła. I w idealnej chwili. Ja bym chciała śledzić. Śledzić. I tu właśnie też bym chciała śledzić. Śledzenie. Przy waszej hałaśliwości bałeś, że to śledzenie nikomu... by nic nie dało i byłoby zobaczymy dosyć takie... Zobaczymy jeszcze, jak cię będę śledzić. Dobrze, zobaczymy. Tak. Tak. A jakie myślicie wasze kompetencje obecne by się tam najbardziej jeszcze przydały? No, chyba trochę matmę lubię, a więc może matematyczne. Może matematyczne, a Ola? Czyli komputerowe. Ola? Ja myślę, że Oli to taka gra aktorska, ona to tak mogłaby udawać różne... Też! Różne inne osoby. Też bym mogła. Też mogła. Że on jest tak mi przykro. Jestem tylko babunią i potrzebuję tej laski. Ktoś daje ci karabin. Puf! Zastrzelam, jesteś winny. Idziesz do więzienia. Dziewczyny, komu polecacie tą książkę? Polecamy to takim dzieciom, ale także dorosłym. Ale młodszym dorosłym. Nie starym dorosłym, tylko młodym. A dlaczego starym dorosłym? Starym dorosłym polecam. A kto to jest w ogóle stary dorosły? Stary dorosły to taki na przykład, że 100 lat. No ale to dużo ludzi dożywa 100 lat? Nie, ale... Nie. Dużo znacie 100-latków? Nie. Nie znam żadnego 100-latka, ale... A ja jestem starym dorosłym czy młodym dorosłym? Ty jesteś takim średnim dorosłym. A średnim? Jeszcze są średni, zapomniałam. Okej, okay, dobra. Jestem na razie dużym dzieckiem. Tak, Maja, no na pewno. Ty jesteś starym dzieckiem. Starym? Starym dzieckiem. Mam 2 lata starszy od ciebie. No to jest starszym od... No to takie starsze dziecko może przeczytać tą książkę i dobrze się bawić przy niej? Tak, no tak. Tak? Tak, tylko nie przeczyta, tylko posłucha, jak mama mu czyta, bo sam nie umie. Ola, ty komu byś poleciła tę książkę? Dzieciom od 8 do 13 lat. A dlaczego akurat od 8 do 13? Tak mi się... Co te dzieci tam mogą odnaleźć fajnego? Jakoś wydawało, bo te dzieci właśnie są mniej więcej w ich wieku. Mhm. Była to też bardzo fajna książka. Polecałabym jej 10 gwiazdek. Na 10 gwiazdek byś da? Jak bardzo ci się podobało? 10 na 5. A w jakim mieście byście chciała, żeby się następna część działa? W Hiszpanii. W USA. W Hiszpanii? San Francisco już. We Włoszech. We Włoszech było ciekawie. W jakim mieście najlepiej? Na Sycylii, bo tam jest dużo mafii. Albo w Umbrii. Właśnie! Umrę by złapali na gorącym uczynku. No we Włoszech byłoby ciekawie, co? Szczególnie. A jest ktoś z Włoch w ich ekipie? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma nikogo. Chyba, że matka jest z Włoch. Nie, nie. Skąd my to mamy wiedzieć? Nie wiemy tego, ale... Włochy byłyby ciekawe, Hiszpania też byłaby ciekawa. Albo Grecja, Ateny. Albo Rio de Janeiro. Ameryka Południowa. No ale zobaczymy, gdzie się będzie działo kolejna część szpiegów. Może na przykład polecą też do Australii, do Sydney. Albo do innego miasta. Albo będą szli takie szkapie, no po kontynentach chodzić. Myślisz? Kapisz już? Zobacz, że będzie Sydney, że będzie Brooklyn, będzie Ameryka właśnie tak. No ale już byli w Ameryce Północnej i nie byli jakoś w Nowym Jorku, tylko byli w San Francisco. No ale nie szkodzi. Nie szkodzi. Ale to może był tylko taki dodatkowy. No może. No ale to czekamy na następne części, prawda? Chyba po nagraniu tego odcinka sprawdzimy, kiedy wyjdą kolejne tomy książki. No i na pewno będziemy je czytać. A ostatnio serie szpiegowskie są u nas na topie. I za chwilę nagramy odcinek, w którym będziemy również o serii szpiegowskiej opowiadać. Także za chwilę nagrywamy kolejny odcinek, a Wam powiemy już... Pa, pa! Udanej niedzieli! I soboty! I każdego innego dnia! Pa, pa! Pa!